Dzieciaki z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 5 aktywnie spędziły Dzień Dziecka na świeżym powietrzu. Festyn i zabawy sportowe zorganizowała dyrekcja szkoły we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W pierwszy dzień czerwca pogoda mocno zachęcała do opuszczenia szkolnych murów i zabawy na boisku. Dzisiaj dzieciaki nie siedzą w ławkach, mamy po prostu pogodę na zamówienie, słonko świeci, temperatura jest bardzo przyjemna. Pierwszy pokaz sportowo-taneczny wykonałam ja z dziećmi z klasy trzeciej na platformie STEP. Był to układ taneczny na stepie do utworu Bonnie M. One Way Ticket. Obecnie jesteśmy w rozgrywkach sportowych, które się odbywają na boisku szkolnym. Tutaj rywalizują z sobą na wesoło oczywiście dzieci z klas 1-2 i oddział przygotowawczy z Ukrainy. Natomiast na sąsiednim boisku bawią się przedszkolaki. Dodatkowe atrakcje czekały na uczniów na placu obok boisk. Rodzice przygotowali stoiska ze słodkim poczęstunkiem. Prezentowała się także wałbrzyska policja ze swoim sprzętem. No mamy tutaj dużo atrakcji. Między innymi mamy malowanie twarzy, mamy robienie tatuaży, jest robienie warkoczyków, piękny baner z fundacji Wałbrzych Ukraina od pani Ali Kowalczuk. Klocki, harcerze tutaj mają swoje, mamy też szachy. Także jest bardzo dużo, wiele różnych ciekawych atrakcji dla dzieci. Organizatorzy zaprosili do wspólnej zabawy dzieciaki z Ukrainy, które uczą się w klasach przygotowawczych zorganizowanych w strukturze publicznej szkoły podstawowej numer 1, by choć przez moment nie myślały o tragedii, która spotkała ich kraj. Czego nauczyciele i zaproszeni goście życzyli wszystkim dzieciom z okazji ich święta? Na tle tego, co się dzieje na świecie, to chcemy, żeby ich dzieciństwo było naprawdę takie, jakie widzimy tutaj na tym festynie. Radosne, bez trosk, dostatnie i tego właśnie im życzymy. Życzymy przede wszystkim zdrówka, radości, uśmiechów, aktywności fizycznej, żeby były dzieciaki właśnie skakające, biegające, uśmiechnięte, no i tego im życzymy. Kiedy się patrzy na te uśmiechnięte buzie, to aż serce się kroi, że gdzieś tam niedaleko inne dzieci nie mają takiego pięknego Dnia Dziecka, bo przecież to jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. A więc życzymy, aby nasze dzieci, tak jak powiedziała pani kierownik, nie miały tego typu kłopotów, problemów, co ich rówieśnicy w innych krajach. Na koniec dzieciaki z Ukrainy otrzymały w prezencie od jednego ze znanych sklepów stroje sportowe.